Audycja Ireneusza Haczewskiego. Wspomnienie o majorze Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora. Major Hieronim Dekutowski, cichociemny pseudonim Zapora. Nazwisko to, a może jeszcze bardziej ten pseudonim, od ponad 40 lat krąży po ziemi lubelskiej jako hasło, jako symbol, jako wyzwanie wreszcie. Wyzwanie rzucane zresztą w obie, wrogie sobie strony. Niechciana, wprowadzona na sowieckich bagnetach ludowa władza rzucała tym niezłomnym, tym wciąż niepokornym, coraz mniej licznym, zaplutym karłom reakcji szydercze wyzwanie. Zapora bandyta, Zapora podpalacz, burzyciel nowej, wspaniałej rzeczywistości. Godzien był tylko śmierci i został z woli prawa stracony. To czeka was wszystkich. A z drugiej strony był naród polski, zgnębiony przez faszyzm, osaczony i zastraszony przez komunizm, upodlony przez panoszące się w kraju NKWD i bliźniaczo podobny Urząd Bezpieczeństwa. Wyzwaniem narodu był cichy szept, powtarzane po cichu, na ucho, z ust do ust słowa prawdy. Zapora bohater, zamordowany, lecz niepokonany, do końca niezłomny bohater narodowy. I ten oto cichy szept idący przez lubelską ziemię był, jak na owe czasy, bohaterskim wyzwaniem rzucanym nowemu najeźdźcy. Wyzwaniem równoważącym cały napór totalitarnej propagandy. Ten szept przetrwał i stał się dziś głosem, gdy czasy nastały już bardziej normalne. Kim więc był major Hieronim Dekutowski Zapora, którego imię stało się symbolem? Urodził się w 1919 roku w Tarnobrzegu jako 10. najmłodsze dziecko w rodzinie. W rok później traci najstarszego brata, który jako polski legionista oddaje życie w wojnie polsko-bolszewickiej. Ten duch brata bohatera będzie już do końca towarzyszył młodemu Hieronimowi. Był harcerzem, dobrym uczniem, lubiany i koleżeński. Wojna wybucha, gdy ma zaledwie lat 20. Chce walczyć. Nieprzyjęty do wojska w Polsce, przedostaje się aż do Francji. Tu poznaje generała Ducha, bohatera spod Monte Cassino. Przedostaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie trafia do ośrodka szkoleniowego cichociemnych. Pomyślnie kończy szkolenie i w nocy z 16 na 17 września 1943 roku skacze z brytyjskiego samolotu na polską ziemię w rejonie Półtuska. Zostaje oddelegowany do rejonu Zamość. W tym czasie Inspektorat Puławy Lublin Armii Krajowej traci kolejno dwóch dowódców. Byli to Siapek i Ewa. Po nich dowódcą inspektoratu zostaje właśnie Zapora. Jest już kawalerem krzyża Virtuti Militari. Zasłużony w boju, choć wiek niemal dziecinny, a niski wzrost i wątła budowa jeszcze to podkreślają. Lubiany przez okoliczną ludność i przez kolegów podkomendnych. Przeprowadza znaczną ilość udanych, brawurowych akcji. Głównie na pociągi niemieckie. Po wejściu Sowietów nie oddaje broni. Nie wierzy w obietnicę nowego najeźdźcy. Swoje ujawnienie warunkuje wypuszczeniem z więzień kolegów. Rwie się na odcież Warszawy, ale wraca, bo droga odcięta. Zostaje komendantem WiN-u na obszar Kielce, Rzeszów, Puławy. Otrzymuje stopień majora. Wzmaga się terror NKWD i UB. Przy końcu 45 z grupą żołnierzy dochodzi Zapora do SAN-u. Wraca. Kleszcze zaciskają się. Wobec miażdżącej przewagi wroga musi się poddać lub uciec. O poddaniu nie myśli. Próbuje ucieczki. W nocy z 16 na 17 września 1947 roku, czyli dokładnie w czwartą rocznicę skoku do Polski, wraz z 7 kolegami zostaje ujęty w miejscowości Nysa. Od tej chwili rozpoczyna się dla nich okres 6-miesięcznych prawie tortur w katowniach UB. Zapora i tu biernym nie pozostał. Przebił nawet kanał, próbując ucieczki. Na próżno. Na Mokotowie 7 marca 1949 roku nieludzko torturowani giną kolejno. Zapora, Ryś, Mundek, Żbik, Zawada, Junak, Biały. Cześć ich pamięci. Oddali życie za ojczyznę. Z ósemki ujętych w Nysie żyje jedynie mecenas Siłanowicki. Tak oto w wielkim skrócie brzmi opis życia i walki majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. My, którzy żyjemy później, chcemy jednak wiedzieć o człowieku więcej, znacznie więcej.
szczególnie jeśli jego imię jest teraz symbolem. Świadomie chcemy doszukać się w nim cech normalnych, ludzkich, wad może lub słabostek choćby. To po to, by odpowiedzieć sobie na tkwiące w każdym z nas w głębi podświadomości natrętne pytanie, czy ja byłbym też takim, czy i we mnie tkwi ten zalążek bohaterstwa, który czeka tylko na właściwy czas i miejsce. Może właśnie dlatego dotarłem do żyjących jeszcze przyjaciół majora Zapory i spytałem, jakim był tak na co dzień człowiekiem. Mówi jego starsza siostra, pani Zuzanna Kurasowa. Troszkę w szkole był bardzo takim dobrym kolegą. Po prostu wszyscy chłopcy, wszyscy chłopcy chcieli być zawsze z nim, bo był bardzo koleżeński. A nawet nie tylko z tej klasy dzieci go lubiły, ale nawet z innych klas. Bawili się, lubili się, przyjeżdżali. No i jedna klasa, druga i tak dalej. I skończyło się szkoła, gimnazjum. No co potem było? No i potem już wojna. Mówiła pani, że stał na jakieś studia. Studia? No miał iść na prawo do w Poznaniu. Tak. Ja już pracowałam w Poznaniu, uczyłam. To ja i szwagier tam był też i siostra. I on właśnie miał być tam w Poznaniu. No i niestety wojna, więc wrócił do domu z Poznania i wtedy wyjeżdżał z Tarnobrzega. Jechał z Tarnobrzega, pojechał do Francji i tam była przez jakiś czas i szkolił się. Tam był z Polski to był generał, który właśnie Henia szkolił, też wziął po prostu do tej swojej szkoły we Francji. Tak właśnie pani Zuzanna, siostra Zapory, po raz pierwszy pożegnała się z bratem. A tak, żegnała się po raz ostatni. Jak żeśmy wyspali, skończyła się noc, więc trzeba było odjeżdżać. Ten gospodarz mnie musiał odnieść. I proszę panią, oni wszyscy wtedy chcieli mi raczej żegnali. A mój brat mówi, Henio mówi tak, uważajcie, teraz moja siostra ostatnia jest. Teraz zagrajcie ciosze. I wszyscy zagrali na tych broni. To było takie piękne. To było takie piękne, takie bolesne. On płakał, że ja odjeżdżam, a ja płakałam, że jego już nie stało. Proszę pani, ta muzyka szła przez ten las i tak daleko. Tak mi zdawało, że to jest nie do zrozumienia. I wtedy żeśmy się rozstali. To była moja najpiękniejsza melodia, najpiękniejszy tylko. Ale najstraszniejsze, najsmutniejsze, przeżycie najcięższe, jakie w ogóle miałam. I już od tego czasu już koniec, to był już koniec. Wtedy już mieli ten czas, kiedy już liczyli się na wyjazd do tego, żeby uciekać. No i to było ostatnie. Więcej go już pani nie widziała. Jak opowiadałam mu w ogóle co o domie, to on mówi, Boże, może Bóg mi darzy, ja jeszcze wrócę. Tak prosił Boga, że jeszcze tak. Zawsze płakał strasznie, bo był młody chłopak, taki rozszubony, miał wtedy 20 lat, jak wyszedł z domu. Był chłopaszek. Taki mamusi, tatusia taki, bo to już były dzieci najmniejsze, prawda? Z innej nieco perspektywy widział swego dowódcę pan Stanisław Wnuk, pseudonim Opal, zastępca Zapory. Zaporę zapoznałem w dniu 25 stycznia 1944 roku. Przybył on do zebranych, oczekujących na niego dowódców tych poszczególnych drużyn oddziału dyscypliny uchodziwów w kolonii Poniatowa. Przybył z Ankami w towarzystwie kolegi Tu Sokoła i
dni w towarzystwie pełniącego obowiązki dowódcy wyższego oddziału Agawy Piaseckiego Czesława. Wtedy zobaczył go pan po raz pierwszy. Przedstawił się, powiedział, że podkreślił, że z rozkazu komendy okręgu lubelskiego obejmuje dowództwo nad oddziałem dyspozycyjnym Kadziwu i pragnął się, zanim się zapoznać z poszczególnymi dowódcami drużyn. Po pewnym czasie zarządził odprawę, następną odprawę, przedstawił swój plan działania, jaki on uważa za możliwy na tym terenie i przystąpiliśmy do przygotowania pierwszych akcji. To jest wówczas. No. Pierwsza akcja jego to była skierowana na pociąg pod Lesisówką. Było to 15 lutego. Pociąg z urlopowanymi Wehrmachtem. Tam zostały przerwane, prawda, szyny, wysadzone w powietrze, pociąg ostrzelany. Przerwa w ruchu trwała około 12 godzin. Jaki Zapora był jako dowódca, żołnierz, kolega? Był bardzo koleżeński, wymagający, ale dbający o żołnierza. Zawsze zamyślony, starający się coś robić, coś przedsiębrać, wysyłał ludzi na rozpoznanie wszędzie, gdzie mógł i żeby tych akcji jak najwięcej zbrojnych przeprowadzać. To były walki z Niemcami, a dlaczego walczył do końca, formalnie już po wojnie? Ci ludzie, co się ujawnili ze mną, byli aresztowani. Uciekali. Ja sam byłem aresztowany, zaraz w samą Wigilię mnie posadzili, zabrali mi, posadzili. Siedziałem. Jak mnie aresztowali, to jeszcze więcej uciekło wówczas. Zawiązała się samoobrona nowa. W gromadzie jest większa siła, łatwiej się bronić. Ludzie się zbierali do kupy. Objął nad nimi dowództwo powrotem i zaczęła się z powrotem działalność zbrojna, chociaż Wim jako taki, to miał założenia polityczne, no ale tu już konieczność była konieczność obrony. Tu już konieczność życia była taka czy inna, nie było innej rady. I dopiero właśnie w 1947 po amnestii część ludzi wyszło z konspiracji, ich siedmiu znów udało się też na zachód. Ta podróż była już tragiczna. Sokół, żołnierz Zapory, tak oto wspomina pierwsze z nim spotkanie. W początku to nie liczyłem, że to nawet może być dowódca, bo był nawet 20 chyba jeden lat czy dwa. Był bardzo niski, młody, prawda, ale był bardzo energiczny, jak się okazało później. Jaki był jako kolega, człowiek? No człowiek, no ja to bardzo blisko po prostu przyznam się, że żyłem, że często jeździłem. Także no taki był wesoły czasem, ale czasem był zamyślony. Jak siadł gdzieś na tym, na kamieniu jakimś, na drzewie, to bardzo dużo myślał. Myślał sobie, coś notował, pisał sobie. Ale tak to w życiu to był bardzo wesoły. Takim więc był dla bliskich, dla rodziny, kolegów, dla podkomendnych. Takim pozostanie i w naszej pamięci. Major Hieronim Dekutowski, Zapora. Rozmów, których krótkie fragmenty przed chwilą zamieściłem, nie mógłbym odbyć, gdyby nie pomoc Biura Informacji i Propagandy KPN w Lublinie. Za tę pomoc serdecznie dziękuję. Na koniec piosenkę oddziału Zapory śpiewa jego żołnierz, pan Tadeusz Hołowiński. Przed nam rozkaz ruszać do lasu, pójść do Zapory oddziału, bronić ojczyzny naszej honoru. Od jarzma bronić kraj cały. Nie chcemy z Rosją mieć żadnej spółki, ani Katynia nie chcemy. Nie chcemy Bieruta, nie chcemy.
rąki, o mi ojczyźnie zdrajca, mi, my polskie dzieci, mi zapożacy, my zapożacy oddziału, przyjdą bracia nasi za morza, oni swobodą kraj cały. Niestety nie przyszli. Była to audycja Ireneusza Haczewskiego, wspomnienie o majorze Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.